Karolina, Milena, Ewa, czyli Mozaika. Dzień noberek. Witamy się z Wami bardzo serdecznie, bo jesteśmy już bardzo, bardzo stęsknione. To prawda. Musimy Wam to powiedzieć. Tęsknimy za Wami trzymi dziećmi, tęsknimy za Wami. I za zabawą. I z Wami. No właśnie, bo zazwyczaj widzimy się na żywo i znamy Wasze dzieci z koncertów i spektakli interaktywnych, z różnych balów karnawałowych i animacji. No a my, drodzy rodzice, znamy się też z festiwali, z pograjek, z najróżniejszych wspólnych festynów rodzinnych i innych pięknych sytuacji. Tak było do tej pory i mamy nadzieję, że szybko zobaczymy się na żywo. Ale póki co, kochani, będziemy spotykać się tutaj, w internecie. Tak, żeby być z Wami w Waszych domach i z Waszymi dziećmi. A dlaczego? Bo tęsknimy za Wami, tęsknimy. Bardzo. Jak bardzo tęsknimy? Po prostu bardzo, bardzo, no bardzo, jak? Bardzo. No jak? Jak? Ja też chcę. Odtąd? No, to. Tak bardzo. Tak bardzo. Chcemy, tak jak na żywo, dawać Wam, drodzy rodzice, i Waszym dzieciom dużo dobra, dużo piękna, dużo radości, energii i przede wszystkim okazji do wspólnej zabawy. Ale to nie wszystko. Część działań Mozaiki uruchamiamy w tej chwili w internecie. Wiemy, że internet to nie jest to samo, co spotkania na żywo, ale wierzymy w to mocno, że może być dobrą drogą inspiracji, dobrym kanałem do współpracy. A przede wszystkim dochodzą nas słuchy, że dzieci za nami tęsknią i że dopytują o Mozaikę, więc no, musimy to zrobić. Po prostu ruszamy. A co przygotowałyśmy? Na naszym kanale Mozaika Dzieciom znajdą się m.in. animacje do autorskich piosenek współpracujących z nami artystów, do których będziemy się wspólnie bawić, tańczyć, śpiewać i bawić muzyką. No ale to nie wszystko, prawda? Przecież, że to nie wszystko. Mamy jeszcze tyle propozycji dla Was. Będziemy wygibasić, będą rozgrzeweczki, będą potańcówki. Będą potańcówki. Jest Karola, będzie potańcówka. Będzie też muzyka tradycyjna? Będzie. Jest Karola, będzie muzyka tradycyjna. Będzie muzyka tradycyjna i kultura tradycyjna, bo lubimy z niej czerpać i czerpiemy z niej pełnymi garściami. Dlatego pojawią się zabawy tradycyjne, pojawi się muzyka tradycyjna i w ogóle bardzo dużo tańca. I nie zdziwcie się, jak dzieci do Was podejdą i powiedzą: ma, to tańczysz ze mną. To jest dla Waszych dzieci bardzo ważne. Bądźcie razem, wspierajcie się, integrujcie. No, poza tym też takie są nasze spotkania. Jak widzimy się z Wami na żywo, to chcemy, żeby muzyka, teatr, to wszystko, co robimy, było taką okazją, żebyście Wy mogli być bliżej siebie. I to samo będziemy działać, tak samo będziemy działać tutaj. I wiecie co? To jest chyba ten moment. Powiedzmy. Stracimy? Tak. Już niebawem uruchomimy też specjalną platformę z dostępem do naszych spektakli interaktywnych i do koncertów zarejestrowanych w formie wideo. Dlatego o starcie tego nowego dla nas projektu powiadomimy i tutaj, i na profilu Mozaiki na Facebooku. Czyli co? Mozaika. Mozaika. A zatem przed Wami mozaika piosenek, mozaika zabawy, mozaika opowieści, spektakli, tańca... Żadnej nudy. Żadnej nudy? Ale nuda! No właśnie. A krasna szaronuda? No tak, będzie krasna szaronuda. I myszek Zbyszek? Będzie czad, będzie czad! Będzie czad! I? Papuga! To jestem! A więc jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami, kochani. Ściskamy Was bardzo mocno. I mamy nadzieję, że już niebawem spotkamy się na żywo. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.